Wczoraj opowiedziałem wam troszeczkę o moim życiu przed nawróceniem, a więc do tego miejsca, zanim zostałem przyprowadzony pod krzyż, gdzie oddałem swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. I właśnie tam, na Golgocie, na tym wzgórzu, wszystko się zaczyna. Tam zaczyna się to, co nazywamy nowym stworzeniem. Nowe stworzenie, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Ale nie do końca. Nie do końca, bo na przykład, kiedy wielu z was wczoraj wyszło tutaj do przodu i modliliśmy się i powiedzieliście tak, mam otwarte serce i proszę, aby Pan Jezus do niego wszedł, na pewno On ze swojej strony to uczynił. A więc On wszedł do twojego serca, oczyścił cię swoją świętą krwią, ale tak naprawdę jeszcze w twoim życiu nie ma wielkich zmian. Jest pewien przełom wewnętrzny, ale na zewnątrz ty cały czas jesteś tym samym człowiekiem. I chciałem już wczoraj to powiedzieć i tego nie powiedziałem i myślę dobrze, żebym to powiedział. Proszę, nie bądź rozgoryczony lub rozczarowany wtedy, kiedy okaże się, że zawiodłeś. Że nagle te postanowienia na krótki czas tylko dały ci to, czego oczekiwałeś i nagle zacząłeś popełniać pewne błędy. I to jest normalne. Dlaczego to jest normalne? Dlatego, że stając się nowonarodzonym dzieckiem, jeszcze twój umysł nie jest przemieniony, bo ta przemiana dokonuje się przez Boże Słowo. Gdyby wszystko dokonało się na krzyżu, nie potrzebowalibyśmy takiej Biblii, ale wystarczyłaby nam mała karteczka z napisem przyjdź pod krzyż, oddaj życie Jezusowi i wszystko załatwione. Ale tak nie jest. Jeżeli teraz nowe życie ma w tobie rozwijać się, ono będzie się rozwijało poprzez Boże Słowo. Teraz musisz swój dotychczasowy styl myślenia, mówienia, nawyków nawet zamienić, przemienić na Boże Słowo. Słowo Boże mówi, że musimy zewlecz z siebie starego człowieka wraz z jego pożądliwościami. Tamto słowo zewlecz dosłownie brzmi zedrzeć. To nie jest łatwe. Jakże wielu chrześcijan czuje, że zawiodło i mówią tak, bo ja już taki jestem. Ale ty nie masz być cały czas taki sam. Ty masz być inny, ale ta inność w tobie się nie dokona sama z siebie. Ona dokona się przez Boże Słowo. Apostoł Paweł do młodego ucznia Tymoteusza pisze takie słowa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do poprawy, do wykrywania błędów. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc jeżeli pragniesz wykonać dzieło, dobre dzieło w swoim życiu, nie możesz ominąć Bożego Słowa. I teraz, kiedy przyszedłem pod krzyż, było to w tym małym pomieszczeniu, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie, kiedy zabrał całą moją przeszłość, kiedy Jego obecność zamieszkała w moim sercu, kiedy miałem świadomość, że jestem inny, gdyż moje grzechy zostały całkowicie oczyszczone, list dłużny został przybity do krzyża. Kiedy wróciłem do tego domu i powiedziałem żonie, że teraz jestem innym człowiekiem, bo spotkałem Boga. Od tego dnia rozpoczął się okres mojego uczniostwa, który trwa do dzisiejszego dnia i będzie trwał tak długo, jak długo Pan pozwoli mi żyć na ziemi. Kiedy zacząłem czytać Boże Słowo, zobaczyłem, że Boże Słowo nie tylko mi dużo informacji podaje o Panu Bogu, ale Słowo Boże bardzo dużo informacji mi podaje o mnie samym. W konfrontacji z Bożym Słowem mogłem zobaczyć, że jestem zbiorem pozytywnych i negatywnych cech.
Wiecie, że nie ma tutaj, na tym miejscu, z całym szacunkiem do pastora, ale nie ma na tym miejscu ani jednego człowieka, który byłby tylko zbiorem pozytywnych cech. Ale na tym miejscu też nie ma takiej osoby, która by była zbiorem tylko negatywnych cech. Każdy z nas, jako dzieci Boże, a wierzę, że wielu z was od wczoraj stało się nowonarodzonymi dziećmi Bożymi, jest zbiorem pozytywnych i negatywnych cech. Jeżeli chcesz, aby twoje życie w widoczny sposób się zmieniało, musisz odkryć w sobie te pozytywne i negatywne rzeczy po to, ażeby te negatywne rzeczy minimalizować, te pozytywne rzeczy rozwijać i wtedy inni dookoła powiedzą: ty, faktycznie, on zupełnie inaczej żyje niż do tej pory. Tutaj nie chodzi o to, żeby tylko zrobić zewnętrzne wrażenie na kimś. Kiedy pracowałem jeszcze w ośrodku, jeszcze prowadziłem ośrodek razem z żoną, nieraz przez okno, moje okno prowadziło na wjazd na teren kościoła i ośrodka. I kiedy tak patrzyłem, nieraz widziałem, jak osoby przyjeżdżają do ośrodka. Nieraz były one przywożone lub ktoś je przywoził pociągiem. I patrzę, na przykład idą trzy osoby. Łatwo mi było zobaczyć, która z tych osób jest rezydentem, która ma być w ośrodku. Na ogół ta osoba szła w środku. Widać było, że jest bardzo zniszczona. Niekiedy to były osoby wyrwane prosto gdzieś z kanałów, wyciągnięte. Na ogół w ręku jakaś reklamówka, brudna kurtka, zarośnięci, twarz taka przeczerwieniona, zakrwiona, już elementy polineuropatii, czyli taka osoba szukająca ziemi. To jest taka bardzo charakterystyczna cecha. A te dwie osoby obok zupełnie inaczej wyglądają. Są czyste, ubrane, zadbane, odżywione dobrze. I teraz taka osoba jest przyjęta do ośrodka i po dwóch tygodniach te dwie osoby, które przywiozły ją, przejeżdżają przez Janowice, wysiadają i mówią: witaj, pastorze Marku, czy moglibyśmy zobaczyć tę osobę, którą przywieźliśmy? Ja mówię: o tak, zobaczcie, ona w tej chwili tam jest na zajęciach z tymi osobami. To on? Niemożliwe! Nie poznaj go, on zupełnie inaczej wygląda. I mówią: cud! A ja mówię: to jeszcze nie jest żaden cud. I wtedy często opowiadam moją ulubioną historię. Nie wiem, czy znacie historię o babci, która miała świnkę. I tą świnkę bardzo, bardzo kochała. I nie mogła poradzić sobie emocjonalnie. Było jej bardzo żal, kiedy widziała, jak ta świnka babra się w tym błocie. Wiecie, serce jej się łamało. I pewnego dnia babcia postanowiła zmienić los świnki. Powiedziała: nie. Ty już dalej nie będziesz babrała się w tym bagnie. Nie będziesz się morusała. Ty musisz być inna. Ja za bardzo ciebie kocham. I babcia wzięła świnkę do swojego domu. Napuściła wodę w wannie. Wsadziła świnkę do wanny. Umyła ją. Wyszorowała. Różne swoje perfumy. Babcia była zamożna, to nawet Chanel numer 5 miała perfum. Więc polała świnkę tym perfumem. Ubrała ją w najlepsze swoje sukienki. I posadziła przy stole, który zastawiła piękną zastawą. Wiesz, jakbyś wszedł wtedy do mieszkania i byś spojrzał, to prawdopodobnie miałbyś problem, która to jest babcia. Świnka wyglądała rewelacyjnie. Cud! Ale w pewnym momencie świnka kątem oka zobaczyła uchylone drzwi od izby i ulubioną swoją kałużę. I nagle zeskoczyła z tego krzesła, popędziła do kałuży i zaczęła się tarzać.
A babcia była zrozpaczona i mówi, dlaczego? Dlaczego ona to zrobiła? Przecież ja tak się starałam. Ja zmieniłam jej los. Ją umyłam, pomogłam, dałem rzeczy. Czemu to się stało? Bo po prostu natura świnki nie została zmieniona. Świnka tylko powierzchownie została poprawiona. I wiecie, i my możemy tylko powierzchownie poprawić nasze życie. I wtedy jesteśmy takimi umiłowanymi babci. I nie chodzi o to, żeby teraz ładnie się ubrać, ogolić, bo wiecie, to jest bardzo proste. Przyjeżdża osoba do ośrodka. Pierwsze co, kiedy widzimy, że na przykład jest osoba zawszawiona, bo często taka sytuacja jest, to myślę, że w tym gronie mogę swobodnie mówić. Od razu do kotłowni szliśmy po to, żeby te rzeczy od razu spalić. Już były przygotowane nowe rzeczy. Wtedy pod prysznic. Jeżeli było zawszawienie, często trzeba było ostrzyć tę osobę. Jeszcze mieliśmy specjalne preparaty, żeby tutaj nasmarować. Wiecie, czyste ubranie, pokój normalny, dwu- albo trzyosobowy i trzy posiłki dziennie, przynajmniej z tym, że też dużo owoców, innych rzeczy. Więc nie muszę wam powiedzieć, że organizm bardzo szybko się regeneruje. Więc nagle te zaczerwienione oczy zaczynają być normalne. Nagle okazuje się, że tam są faktycznie białka w tych oczach, a nie wszystko czerwone. Nagle, wiecie, te takie zakrwiane, te naczynka krwionośne nagle zanikają. I patrzysz po dwóch tygodniach i mówisz, cud. To jeszcze nie jest cud. To może być cud, jeżeli nastąpiła wewnętrzna przemiana. Dlatego nie myśl o tym, żeby poprawiać swoje życie w taki bardzo pozorny sposób, że to, że postanowisz. Wiecie, ja wiem, że my mamy bardzo dobre postanowienia. Ja wczoraj o tym mówiłem. Nie macie pojęcia, ile razy ja wstawałem rano i postanawiałem, że od dzisiejszego dnia koniec. Powiem wam, na ogół nie miałem problemu z wytrzeźwieniem. I myślę, że jedna z najłatwiejszych rzeczy, którą możesz przyjąć, to jest uwolnienie z uzależnienia. Ale zaraz pojawia się najtrudniejsza rzecz. Utrzymanie tego uwolnienia. Wiecie, stać się wolnym nie jest żadnym problemem. Utrzymać wolność jest to zupełnie inny obszar. Pamiętacie, no, niektórzy za młodzi jesteście, nie pamiętam, który to chyba był 70. rok, kiedy następowała kolejna zmiana władzy w Polsce, wprawdzie wewnątrz tego ustroju komunistycznego. Był taki pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Władysław Gomułka i w pewnym momencie on zakończył swoje rządy i w jego miejsce wszedł Edward Gierek, umiłowany przez Ślązaków, prawda? Tak przynajmniej mi się wydawało. Albo przynajmniej taka opinia społeczna była. Nawet mamy Gierkówkę z Katowic do Warszawy, tak? I poprawiono. Ale jakkolwiek, przy tej zmianie nastąpiła powszechna amnestia, która była bardzo szeroka i obejmowała nawet wyroki do 8 lat. Czyli to była jedna z takich, bo na ogół amnestia dotyczy mniejszych wyroków. Prawdopodobnie wtedy około 60 tysięcy jednego dnia zostało wypuszczonych na wolność. Oto jednego dnia wchodzą wartownicy, czy ci służby więziennej, otwierają drzwi, cele i mówią, jesteś wolny. I oto człowiek przechodzi przez korytarze, dochodzi do biura przepustek, wychodzi na zewnątrz i jest wolny. Czy jest wolny? Tak, już nie jest w więzieniu. Więzienie ma za sobą. Jestem wolny. Ale co się okazało? Zrobiono badania kilka miesięcy później i okazało się, że 70, a później już szybciutko, 75% z tych ludzi z powrotem znalazło się w celach więziennych. Pytanie, czy oni nie byli wolni?
byli wolni, oczywiście, każdy z nich opuścił więzienie. W takim razie, dlaczego oni z powrotem znaleźli się w więzieniu? Odpowiedź jest prosta. Nie żyli zasadami obowiązującymi na wolności. I tak również jest w Królestwie Bożym. Jeżeli stajesz się nowonarodzonym dzieckiem, Bóg ciebie uwalnia, ale żeby żyć w wolności, musisz przyjąć zasady obowiązujące na wolności. I te zasady są w tej księdze, w Bożym Słowie. Boże Słowo jest księgą życia. Kiedy w 1997 roku byłem po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, to był taki wyjazd 9-tygodniowy, bardzo dużo miast, miejscowości odwiedziłem i tam głosiłem Boże Słowo. Zadzwonił do mnie telefon i zadzwonił do mnie pastor z Lublina. I mówi: Marku, mam do ciebie pytanie, bo organizowana jest w Lublinie konferencja na temat uzależnień i czy mógłbyś wziąć udział w tej konferencji? Ja byłem przekonany, że to jest konferencja organizowana przez Kościół i że to będzie dotyczyła pracowników, którzy już tworzą się w Kościele, Okazało się, że kiedy wziąłem kalendarz i powiedziałem: dobrze, nie ma sprawy, ale proszę cię, w tym czasie prześlij mi wszystkie materiały do Janowic na temat tej konferencji, dlatego że jak ja wrócę, to pozostanie mi tylko kilka dni do tej konferencji, żebym jeszcze mógł się dobrze przygotować. Kiedy przyjechałem do domu i poszedłem do mojego biura, żeby przejrzeć korespondencję, zobaczyłem, że jest to zaproszenie. Ale bardzo trochę byłem zakłopotany i zaskoczony, kiedy zobaczyłem, że to nie jest chrześcijańska konferencja, tylko to jest międzynarodowa konferencja naukowa. To była polsko-niemiecka konferencja. Temat tej konferencji to biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień. Na tej konferencji usługiwali genetycy, to profesorowie na ogół, ludzie profesjonalni, ludzie, którzy szkolą innych, którzy już zajmują się uzależnieniem. I kiedy zobaczyłem mówcą, każdy z nich miał przynajmniej tytuł doktora, a większa część profesorów. Jedyne nazwisko, przy którym nie było żadnego tytułu, to było moje. I temat, który mi powierzono, to był duchowe aspekty uzależnień. Wiecie, to był bardzo duży problem dla mnie. Powiedziałem wam wczoraj, ja nie jestem człowiekiem wykształconym, jestem prostym kaznodzieją. Pomyślałem sobie, czy ja jestem dobrą osobą na tej konferencji. Co ja mam mówić? Jak ja mam mówić? Czym bardziej zacząłem rozmyślać na tym, w jaki sposób powinienem mówić i co powinienem mówić, byłem coraz bardziej zagubiony. Dlatego klęknąłem i powiedziałem: Boże, czuję pewną bezradność, chętnie to bym zadzwonił do pastora i powiedział: posłuchaj, zachorowałem, nie mogę przyjechać. Wiecie, pamiętajmy, pewne problemy, które rozwiązujemy na skróty, jako chrześcijanie powinniśmy już pracować nad tym, żeby nie rozwiązywać. Bo łatwo nam przychodziło: nie mogę, bo muszę wyjechać, chociaż nigdzie nie wyjeżdżamy. Bo to wtedy wiecie, prawda? Łatwo powiedzieć: nie, wszystko jest w porządku, no bo po co ja będę mówił o problemie, jeszcze tam inni w złym świetle mnie zobaczą, bo już wybudowałem sobie mały pomnik, prawda? Więc to są elementy tej przemiany, która musi następować. Więc co zrobiłem? Pojechałem do tego Lublina, całą noc nie spałem. W związku z tym, że to była naukowa konferencja, więc poprosiłem młodego mojego przyjaciela, on dzisiaj jest jednym z pastorów kościoła, on wtedy był studentem i wiedziałem, że jest dobrym polonistą, to powiedziałem: pojedziesz ze mną i będziesz mi tłumaczył tych ludzi. I dobrze zrobiłem, bo wiecie, naukowy język nieraz inaczej brzmi niż tym, którym się posługujemy tak na co dzień. Tam nikt nie mówił słowa Bóg. Tam był byt, niebyt. Pomyślałem sobie jeszcze o czymś, ale... W każdym bądź razie on był przy mnie. Ściskałem moją Biblię w rękach, aż wreszcie osoba prowadząca mówi: a teraz poproszę, i widzę, że chyba ma problem, że brakuje jakiegoś tytułu przed imieniem, nazwiskiem, więc mówi: szacownego, szanownego. Prawda? Bardzo mnie wyróżnił tym. I zostałem poproszony. Kiedy zastanawiałem się wcześniej, co mam mówić, Bóg przemówił do mojego serca: powiedz o tym, co sam przeżyłeś. Więc rozpocząłem od tego, że zacząłem opowiadać historię mojego życia. Jak miałem 2 latka, kiedy zmarł mój ojciec, 3, kiedy wpadłem do lasującego się wapna. To wszystko, co usłyszeliście wczoraj.
I kiedy mówiłem o tych duchowych rzeczach, które wymagały pewnego obszaru, ja jakby akcentowałem. I poszedłem do miejsca, kiedy byłem w tym zakładzie pracy. Kiedy czytałem Ewangelię i zobaczyłem, że ten Bóg opisany w Biblii jest zupełnie inny niż ten, którego ja miałem w głowie. I jak odczułem niesamowity przymus do tego, żeby klęknąć i modlić się. Nawet ci, którzy przez wszystkie wykłady spali, mieli nagle otwarte oczy. Kogo oni zaprosili? Kiedy powiedziałem, że klęknąłem, zacząłem modlić się, to ktoś wszedł do tego pomieszczenia. To jeszcze większe oczy były. I powiedziałem, że Pan Jezus przyszedł, że Pan Jezus stanął przy mnie, że ja zacząłem płakać jak dziecko i powiedziałem, Boże, ja nie mam nic, co mógłbym Tobie dać. Ja proszę, zabierz ten cały ciężar z mojego życia. I Pan Jezus wtedy to uczynił. Widziałem, że na sali jest coraz większe zakłopotanie. Więc mówię, drodzy Państwo, ale to wszystko nie dokonuje się w umyśle człowieka, ale w jego sercu. I ku swojemu zdziwieniu zauważyłem, że wszyscy robią Ale chciałbym wam powiedzieć to, co powiedziałem na końcu i to było bardzo ważne. Byłem takim człowiekiem. Dzisiaj, wtedy to było już po 15 latach, tak, po 15 latach pamiętam. Mówię, minęło 15 lat, to był 97 rok. Minęło 15 lat i jestem zupełnie w innym miejscu. I to, kim dzisiaj jestem, nie wynika tylko z tego, że pewnego dnia spotkałem się z Jezusem Chrystusem. Ale to spotkanie wzbudziło we mnie potrzebę i pragnienie wprowadzić w życie program terapeutyczny, który doprowadził mnie do miejsca, w którym tym jestem. A ten program jest w tej księdze. I podniosłem tak Biblię. Mówię, ja niczego... Ja niczego więcej nie robię, jak tylko to, co jest tu zapisane i to działa. Niczego więcej nie robię, jak tylko to, co jest tu zapisane i to działa. I wtedy na końcu przeprosiłem, powiedziałem, wybaczcie za mój język. Nie jestem naukowcem, jestem prostym kaznodzieją, którego miejsce jest wśród ludzi. A Pan postawił mnie teraz najbardziej wśród ludzi, którzy są zgubieni. Wiecie, to było miłe, kiedy pewien człowiek, który duchowny Kościoła katolickiego, on jest odpowiedzialny w Episkopacie Polski za uzależnienia, był wtedy odpowiedzialny, podszedł do mnie, tak chwycił mnie pod rękę i mówi, kolego, jestem pełen uznania, że ty tak odważnie mówiłeś o Bogu jako o osobie. Bo wiecie, tam były właśnie te terminy byt. Pewien wykładowca mówił na temat duszy i ciała, to ja kompletnie tego nie rozumiałem, co on mówi. To było bardzo zagmatwane i bardzo trudne. Podszedł do mnie dyrektor pewnej kliniki. Ta klinika jest w Berlinie, filię ma w Szczecinie. Jest on genetykiem. I mówi tak, posłuchaj. Jeżeli jest to prawda, co mówisz, mam osobę i z punktu medycznego, nauki, nie można już jej pomóc. Ale jeżeli Bóg jest taki, jak mówisz, pomóc się o tą osobę. Wiecie, to jest fantastyczne, gdzie możesz włączyć Pana Boga w działania w swoim życiu. Pamiętam, jak pewien nowo upieczony psycholog, magister psychologii z Torunia przyjechał do mnie, do Janowic, poprosił mnie o spotkanie, chwilę rozmowy i po prostu przyjechał po to, żeby powiedzieć, że jest pewien obszar życia jego, z którym nie może sobie poradzić.
Ja mówię, i ty, psycholog, przyjeżdżasz do mnie? A on mówi, Marek, gdybyś ty z takim problemem przyjechał do mnie, ja bym wiedział, jak ci pomóc. Wiecie, lekarzu ulec sam siebie. Ale ja nie jestem w stanie tego zrobić. Więc mogliśmy wtedy razem przyjść do Pana Boga, wołać do Niego. I później dostałem od Niego list, wtedy jeszcze nie było komórek, SMS-ów, e-maili. Młodzi ludzie, wiecie, że kiedyś nie było komórek i e-maili? Że listy się ręcznie pisało i na poczcie odbierało? Że jak dzwoniłem z Janowic Wielkich, to najpierw na centralę i zamawiałem błyskawiczną, która w ciągu godziny była załatwiona, że mogłem się połączyć z kimś? To był zupełnie inny czas. Dostałem list od tego człowieka, gdzie opisał mi, jak sytuacja jego życia całkowicie uległa zmianie. Jeżeli chcesz widzieć zmiany w swoim życiu, nie wystarczy tylko to przyjście do Jezusa. Musisz wprowadzić w swoje życie pewien program. Dzisiaj uczestniczę w treningach prowadzonych przez różnych ludzi, nawet dla szefów różnych korporacji. Wiecie, kiedy słucham tego, co oni mówią, oni po prostu tylko zmienili język biblijny. A tak naprawdę te wszystkie zasady płyną z Bożego Słowa. Pamiętam pewną młodą psycholog tutaj w Ustroniu. Było to wiele lat temu. Przyjeżdżały wtedy grupy z Gorzyc i Bulowic. Przywozili je terapeuci. I pamiętam taką młodą, niską dziewczynę. Ona była psychologiem w jednym z tych ośrodków. Kiedy po wieczornej ewangelizacji siedzieliśmy na stołówce na kolacji, ona podeszła do mnie i mówi tak, wiesz co, ja jestem wychowana w rodzinie ateistycznej i sama jestem osobą niewierzącą i za bardzo nie uważam, że Bóg w ogóle istnieje. Uważam, że to wszystko jest dziełem przypadku, wiecie, wielkiego wybuchu i tak dalej. I kiedy tak rozmawiałem z nią, ona mówi dalej, ale wiesz co, bardzo mnie zainteresowało to, co mówiłeś, bo ty tak mocno się skupiałeś na Jezusie. Ja wiem o Jezusie Chrystusie, bo święta, nie święta, część mojej rodziny jest też wierząca. Gdzie mógłbym dostać więcej materiałów na temat Jezusa? Ja mówię, wiesz co, Ewangelie. I były te małe Nowe Testamenty, wtedy takie większe, te gedeonitki. Ja mówię, wiesz co, weź i poczytaj sobie. Ona mówi, ja bardzo lubię czytać. Więc mówi, ja pójdę sobie do pokoju i przynajmniej sobie jedną Ewangelię przeczytam. Pamiętam, spotkaliśmy się na drugi dzień rano w stołówce. Usiadła przy mnie, zanim jeszcze posiłki się zaczęły i mówi, przepraszam, Marek, chciałam dwa słowa z tobą zamienić. Wiesz co, przeczytałam całą Ewangelię. Już tak mi się spać chciało, ale to mnie dosyć mocno wciągnęło. I chcę podzielić się z tobą pewnym wnioskiem. Wiesz co, ten Jezus to był niesamowity psycholog. Wiecie, co ja odpowiedziałem? Amen. On jest najlepszym psychologiem, bo kto lepiej zna psychikę człowieka niż ten, który mu ją dał? Kto może lepiej znać twoją psychikę niż ten, który jest jej dawcą? Dlatego, moi kochani, mój cel w tym, co w tej chwili mówię, zachęcić Ciebie do tego, żeby rozpocząć życie z Jezusem Chrystusem, ale też z Jego Słowem. Proszę, abyście usunęli ze swojego umysłu pewne mity, którymi część z Was jest dotknięta. Te mity to jest, że to jest tak trudne, że tego nie idzie zrozumieć. To jest tak ciężkie, że przy tym to najlepiej można zasnąć. Tak. Kiedyś ktoś powiedział, jeżeli masz problem ze spaniem, to połóż się i zacznij czytać Biblię. Wiecie, to jest nieprawda. Kiedy zaczniesz czytać Ewangelię, zobaczysz obrazy, opisy życia Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite. To wcale nie jest skomplikowane. Słowo Boże mówi, że ta droga jest tak prosta, że nawet głupiec na niej nie zbłądzi. Dlatego nie wierzmy w to, co próbowano nam powiedzieć, że to jest taka mitologiczna księga, taka zakryta, taka trudna i od razu sięgamy do objawienia. Jeżeli z właściwym nastawieniem byśmy czytali ostatnią księgę Biblii, to też byśmy nie zobaczyli wielkich tam dramatów i kłopotów z odczytaniem. Bo to była księga, którą Kościół był pocieszony przez Jana. I moi kochani, wyrzućcie to z siebie. Tak, kiedyś moja babcia powiedziała, Marku, lepiej nie czytaj tego,
Bo byli tacy, którzy czytali i później zgłupieli przez to. Też takie mity chodzą, że od czytania Biblii można zwariować. Że tylko specjalni ludzie, duchowni, mogą ją czytać i rozumieć. To jest nieprawda. Dziś nawet w kościołach tradycyjnych, skąd ta herezja płynęła, dziś się zachęca do tego, żeby czytać Pismo Święte. Jeżeli zaczynasz czytać, nie czytaj jak zwykłą książkę od początku. Dlatego, że możesz wpaść w zakłopotanie, bo ta historia jest niezrozumiała, dopóki nie przeczytasz tej, która jest w drugiej części. Czyli Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. Zacznij czytać Nowy Testament. Dlaczego? Bo Stary Testament jest cieniem tego, co jest w Nowym. Jeżeli widzisz tylko cień, możesz nie dostrzec tego, do którego ten cień należy. Ale kiedy najpierw widzisz tego, do którego ten cień należy, a później widzisz cień, to dokładnie wiesz, o czym czytasz. Dlatego zacznij od Ewangelii. Zacznij od dziejów apostolskich, zacznij od tych fragmentów, które opisują życie Jezusa Chrystusa. Powiedziałem wam, ja Biblię po raz pierwszy dostałem od pastora, kiedy byłem wtedy na nabożeństwie i powiedziałem, pastorze, to nie ma sensu, bo i tak dla mnie nie ma żadnej szansy. I on mi dał fragment Pisma Świętego, czyli Nowy Testament. I ja zacząłem czytać Ewangelię, ktoś mi powiedział, zacznij czytać Ewangelię Jana. Więc ja zacząłem czytać Ewangelię Jana i wcale to nie był dla mnie wielki kłopot. Jeszcze nie byłem nawrócony, ale kiedy doszedłem bodajże 8 czy 9 rozdział Ewangelii Jana cudzołożnica, chyba 8, tak? Czy 9? Ja tutaj patrzę do biblistów. W każdym bądź razie jest opisana historia, kiedy Pana kiedy pewną kobietę złapaną na jawnym cudzołóstwie przyprowadzili do Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest tak barwna, tak obrazowa historia, że trudno nie rozumieć tego, co się czyta. Trudno nie zobaczyć w tym potężnej Bożej miłości. To nie są trudne historie. Dzisiaj przeczytam wieczorem pewien fragment, kiedy Pan Jezus niszczy 4 różne dzieła diabelskie i zobaczymy opis niesamowitych wydarzeń z Bożego Słowa. Ja będę czytał Ewangelię, a ty będziesz widział to po prostu. Bo one są tak obrazowo opisane. Dlatego nie pozwól sobie, żeby ktoś tobie powiedział, że Biblia to stara księga, jej nie da rady zrozumieć. Tak, bardzo stara księga. Nawet niektórzy mówią, czy tak stara księga może coś jeszcze wnieść do mojego życia. Tak, słońce jest też stare, a cały czas ogrzewa ziemię. Dlatego nie martw się. Nie martw się. Zacznij czerpać. To, kim dziś jestem, nie wypływa tylko z tego, że pewnego dnia Pan Jezus wszedł do mojego życia. Od tego dnia się to wszystko zaczęło, ale później zacząłem budować życie na Bożym Słowie. I pozwólcie, że przeczytam teraz fragment Bożego Słowa. Pan Jezus kiedyś wygłosił wspaniałe kazanie. Nazywane jest kazaniem na górze. Taka mała konstytucja Królestwa Bożego. I to kazanie, kiedy wygłosił, a tam mówi o pewnych zasadach, o tego, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować, kim jesteście. To tam Pan Jezus mówi, jesteście światłością świata, jesteście solą ziemi. To tam słyszymy, że cudzołóstwo to nie jest tylko obcowanie z kobietą, ale kiedy patrzymy z pożądliwością, już dokonujemy cudzołóstwa. To tam Pan Jezus podnosi pewną poprzeczkę i mówi, tak, przykazanie mówi, nie zabijaj, a ja wam powiadam, kto się gniewa na brata swojego. Pan Jezus tam wspaniałe rzeczy pokazuje, ale chciałbym, abyśmy zobaczyli, czym kończy Pan Jezus te wykłady, czym On kończy to, co do nich mówi. I jest to zapisane w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza. Przeczytam od 24 wersetu do 29. Jeżeli więc kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce, czyli na skalę. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzył na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Ten fragment mówi o tym, że życie chrześcijańskie nie jest pozbawione problemów.
Jeżeli patrzycie na mnie i kiedy ja wam opowiadam, wydaje się, że przed wami stoi facet, który nie wie, co to są problemy, bo jemu wszystko w życiu wychodzi. Tak nie jest. Wiem, co to są problemy, które doprowadzają, że czujesz się bezradny, płaczesz i nie widzisz wyjścia, jak śmierć małego dziecka. Wiem, co to są problemy ze zdrowiem. Kiedy modlisz się, idziesz do lekarza, a stan zdrowia się pogarsza i tak to trwa 1,5 roku i modlisz się i nie widzisz żadnej zmiany. Wiem, co to jest, kiedy zmiana przychodzi dopiero po 1,5 roku. Łatwo się mówi, kiedy już się to ma za sobą, ale kiedy to się rozpoczynało, to każdy następny dzień wydawałoby się, że jest największą porażką, jaką mogę doświadczyć w życiu. Więc nie patrzcie na mnie jako na człowieka, który fajnie mówi, jest pogodny, wesoły. On też ma doliny, przez które bardzo ciężko jemu przejść. I teraz to są te ulewne deszcze. To są te rzeczy, które uderzają na ten dom. I czytamy dalej. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom. I runął, a upadek jego był wielki. I czytamy, gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. Moi kochani, zobaczcie, Pan Jezus podzielił swoich słuchaczy na dwie grupy. Ja nieraz na dniach skupienia lubię tak sprowokować troszeczkę tych, którzy słuchają, a więc zrobię to teraz do was. Chciałbym, żebyśmy teraz podzielili się właśnie na dwie grupy. Na mądrych i na głupich. Chciałbym, żeby mądrzy usiedli, proszę jeszcze nie wstawajcie z ławek, usiedli z tej strony, a głupcy, żeby byli z tamtej strony. Siedźcie. Zauważcie ciekawą rzecz. My tu nie możemy tego podziału zrobić. Nie możemy tego podziału zrobić, jeżeli chcemy zrobić coś zgodnie z tym, co Boże Słowo mówi. Dlaczego nie możemy zrobić? Dlatego, że jest wspólna cecha mądrych i głupich. Wiecie, co jest wspólną cechą mądrych i głupich? To, że jedni i drudzy słuchają. Tak, a więc teraz ja nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest mądry, a kto jest głupi, dlatego że my wszyscy słuchamy, a to jest wspólna cecha. I głupiec słucha, i mądry słucha. Zobaczcie, gdzie się robi różnica. Proszę, od początku ten fragment, 24 werset. Tak? Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich. Widzicie, gdzie następuje rozejście? Co zrobisz z tym słowem, które słuchasz? To, czy jesteś mądry, czy jesteś głupcem, to jest to, co zrobisz z tym słowem. To uczyni ciebie mądrym lub głupim. Zauważcie, Pan Jezus pokazuje, że mądrymi są ci, którzy słuchają i wykonują. A głupcami nazywa tych, którzy słuchają, lecz i tak dalej robią po swojemu. I nie wykonują. Prawda? Więc tak naprawdę to, kim jesteś, nie można określić w momencie, kiedy siedzisz w kościele i słuchasz kazania. Możesz nawet kiwać mi tak głową, ale to jest mało skuteczne wykonywanie. To jest tylko stwierdzenie, że zgadzam się z tym, co mówisz. To jeszcze nie czyni mnie wykonawcą. Dopiero kiedy będę na zewnątrz, okaże się, w jakim miejscu ja jestem. I Słowo Boże mówi, bądźcie wykonawcami Bożego Słowa. List Jakuba jest taki fantastyczny list. On mi się podoba, bo tam jest to zdanie, że wiara bez uczynku jest tak martwa, jak ciało bez duszy. A więc właśnie, wiara bez uczynków, czyli kto słucha i nie wykonuje, to jest taka sama jak trup. Czyli ciało bez uczynku. To mówi apostoł Jakub.
Proszę, nie miejcie do mnie żalu. Ja cytuję słowa z Biblii, więc nie mów, że Tomczyński nazywa kogoś głupcem czy mądrym. Cytuję tylko Boże Słowo. To, co Pan Jezus powiedział. Dlatego mamy być wykonawcami Bożego Słowa, bo wykonawca Bożego Słowa, on osiąga cele, które zamierza. To on przechodzi z miejsca na miejsce. To jego życie zmienia się i wychodzisz, zmienia z niewolnika na apostoła. Zaraz po przerwie chciałbym wam pokazać pewien obraz i pewnego fantastycznego człowieka w Biblii, który był niewolnikiem, złodziejem, znalazł się w więzieniu. I pokażę wam, kim później on się stał. To jest niesamowite. To nie stało się przypadkiem. To nie stało się dlatego, że Pan Bóg go jak taczkę pchał. My nieraz chcielibyśmy troszeczkę, taki mamy syndrom taczki. Jak nie popchnie cię ktoś, to nigdzie nie dojdziesz. Prawda? I na ogół, kiedy przeżywasz katastrofę, to masz pretensję, że nikogo koło ciebie nie było. Taki taczka. Ja wolę być latawcem. On jest bardziej podobny do orła. A Słowo Boże mówi, że mamy być orłami, które się wzbijają, które osiągają szczyty. To jest fantastyczne. Moja babcia powiedziała tak. Marku, nikt w rodzinie nie wierzył. Nikt. A mam rodzinę, która raczej jest taką rodziną, że oni wierzą, że zmiany mogą się dokonywać. Ale nikt w rodzinie nie wierzył, że wasze małżeństwo będzie trwało dłużej niż pół roku. Nikt. I to była wiara wynikająca z tego, co oni oglądali. I oni mieli rację. Tak to wyglądało. Nie było szans. W tym roku 37. rocznicę ślubu mamy. I mamy się zupełnie dobrze, jak widzicie. Wszyscy byli przekonani, że Ewa będzie rozwódką z dziećmi. Co będzie z tymi dziećmi? Jak oni żyją w tym garażu? Co z tych dzieciaków wyrośnie? Wyrosło, słudzy Boży. Niemożliwe stało się możliwe. To nie był przypadek i to nie było tak, że my siedzieliśmy, a Pan Bóg skakał wokół nas. Bo Pan Bóg nie zrobi za ciebie tego, co ty masz zrobić. Słowo Boże mówi, albowiem Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. To znaczy, On jest moim partnerem w działaniu. Wiecie, moim marzeniem było znaleźć się w Afryce. 84 rok oglądałem na ścianie film Afryka będzie zbawiona. Z moich oczu płynęły łzy. I pokochałem ludzi czarnoskórych. Dlatego mam wielu dzisiaj przyjaciół, którzy mają pochodzenie afrykańskie. I niektórzy są w Polsce, niektórzy dzisiaj za granicą mieszkają, pracują. Jeden z moich takich dobrych przyjaciół, dr Jibé, jego nazwisko i imię to Jean-Bertin Ebeben Gembongi. On razem z żoną we Francji jest psychiatrą, pracuje w klinice, jest nowonarodzonym człowiekiem. Kiedy są sytuacje, które z punktu medycznego nie jest w stanie rozwiązać, wtedy do mnie dzwoni i mówi, Marku, chciałbym, żebyśmy razem się pomodlili. Mam sytuację, wobec której nie jestem w stanie nic zrobić. Wiecie, to fantastyczne, ale do czego zmierzam? I w moim sercu powstało pragnienie. Boże, chciałbym być w Afryce. Zacząłem o tym marzyć, ale mijał czas i nic się nie zmieniało. Wiecie, po 5 latach to wydawało mi się, że to są takie mrzonki, a po 10 już byłem tego pewny. 20 lat od tego dnia przyjechała pewna kobieta, żona pastora kilkutysięcznego kościoła pod Filadelfią w Stanach Zjednoczonych. Miała spotkania dla kobiet w Polsce. Nawet nie miała w planach być tutaj u nas. Ale mam przyjaciółkę, niektórzy może ją znacie, siostra Brygida Lusiński. Ona też Szkołę Chrystusa pomagała, wiem, że chyba prowadzić w Polsce. Z Chicago, ona w tej chwili jest, gdzie krokodyle chodzą po ulicach. Ciepło tam jest. Na Florydzie, okej. Okay. Tak, tak. W każdym razie, do czego zmierzam.
byłem na ewangelizacji w Oleśnicy, siedziałem w domu pastora i nagle zadzwonił telefon do niego i właśnie ta siostra Brygida zadzwoniła. I mój przyjaciel pastor mówi, posłuchaj, jest u mnie akurat Marek Tomczyński, a ja miałem możliwość właśnie gościć w jej domu, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych. I kiedy podszedłem do telefonu, bo chciałem zamienić dwa słowa, ją pozdrowić, tak zażartowałem sobie i mówię, aj Brygidka, czy to ładnie, w Polsce jesteś, a zapomniałaś o starym przyjacielu, żeby do nas do kościoła przyjechać z gościem. Ona tam zaczęła mi się tłumaczyć, nie o to mi chodziło, ale mówi tak, Marek, posłuchaj, ostatni dzień mamy jeszcze wolny, a akurat będę na Dolnym Śląsku z tą siostrą. Więc umówiliśmy się, że jednak będzie ona w Janowicach. Umówiliśmy się w Lubinie u jednego z moich innych przyjaciół, do którego one przyjechały. Razem z żoną pojechaliśmy. Także przedstawiłem się tej kobiecie, która była misjonarką. I ona tak patrzy na mnie i mówi tak. Jakie jest pragnienie twojego serca, które od długiego czasu nosisz? Ja mówię, moim marzeniem jest być w Afryce. A ona nagle wzięła torebkę i wyciągnęła zdjęcie. Zdjęcie swojej córki i jej męża w dniu ślubu. Co było niesamowite, ten człowiek był czarnoskóry. I mówi, czy znasz takie nazwisko Idahoza? Wtedy serducho już mi tak zabiło, że kardiolog by się przydał przy mnie. Nie wiem, czy dla was coś znaczy Idahoza. Benson Idahoza założył kościół, który dzisiaj ma około 10 tysięcy zborów w samej Nigerii. Był to człowiek, który otworzył drzwi dla takiego zachodniego ewangelisty Reinharda Bonke i on pomógł mu właśnie w tym początkowych okresach. Dzięki niemu on znalazł się, Reinhard Bonke, w Afryce. Niesamowita ikona przebudzenia zielonoświątkowego. Benson Idahoza nie żyje. Ale to był jego syn, Feb Idahoza. I ta kobieta mówi tak, ja w zasadzie nie chciałam przylecieć do Polski, bo ja nie jestem mówczynią, ja zajmuję się administracyjnymi sprawami w kościele. Ale kiedy już chciałam odmówić Brygidzie przyjazd, Bóg przemówił do mojego serca, że mam jechać, bo będę miała coś tam szczególnego zrobić. I wiesz co, mamy wspaniałe spotkania, wizyta zbliża się do końca, a ja ciągle zadaję pytanie, po co ja tu przyjechałam? I teraz chyba wiem po co. Poprosiła o telefon, zadzwoniła do swojego domu i po chwili rozmowy mówi tak. Marku, czy przyjmiesz nasze zaproszenie i pozwolisz, że nasz kościół wyśle cię do Nigerii, abyś tam mógł głosić Ewangelię? Po chwili zrobiła drugi telefon i mówi, Marku, a czy przyjmiesz zaproszenie, aby być gościem rodziny Idahozy. Zobaczycie dzisiaj film z Nigerii. Tam zrobiłem taki krótki filmik, gdzie byliśmy w różnych miejscach. Najbardziej chciałbym zwrócić uwagę na wioskę Trędowatych, gdzie też byliśmy i głosiliśmy Boże Słowo. Bóg spełnia marzenia. Oczywiście, później, dwa lata później, znów byłem w Afryce. Tym razem w Zambii, Malawi, Republice Południowej Afryki. Karmiliśmy tam dzieci bezdomne. W Zambii kościół, na którego zaproszenie byłem, on 14 tysięcy dzieci bezdomnych ma pod opiekę. Dzieci, którzy śpią w kanałach. Wiecie, na czym polega adopcja w Zambii? Adopcja polega na tym, że pozwalasz dziecku, aby przyszło do twojego domu, śpi na ogół na podłodze blisko drzwi i rano wstaje i to ono musi sobie załatwić jedzenie, szkołę, wszystko. Po prostu tyle, że śpi z dachem nad głową i to się nazywa adopcja. Pamiętam, jak dostałem list, że dzieci, z którymi przebywaliśmy przez tydzień czasu, nie jadły, tylko wodę piły. Dlatego, że nie było jedzenia. My nawet nie wiemy, jaka sytuacja jest w różnych miejscach świata. Nie o tym chciałem mówić. Bądźcie wykonawcami słowa. Byłem człowiekiem, który nie był w stanie sam się podnieść. Jezus wszedł do mojego serca, stałem się nowym dzieckiem i od tego dnia zacząłem czytać Boże Słowo, zacząłem słuchać Boga i zacząłem robić to, co On mówi. Po prostu to działa. Dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem.